Witajcie kochani na wdzięcznym sercu. Stwierdziłam, że jeszcze na te ostatki lata siądziemy sobie wśród zieleni i jeszcze poobserwujemy dosłownie końcówkę moich pelargonii. I powiem wam, że dzisiejsze pierwsze czytanie bardzo pasuje właśnie do tego tematu przemijalności i do tego, że również przyroda zatacza koło i ogólnie nasze życie kołem się toczy. Zachęcam was, żebyście tworzyli sobie słowo i jak będziemy czytać, żebyście obserwowali, co dzieje się z waszym sercem, co dzieje się w waszych głowach, w waszych myślach, co wam przychodzi na myśl, co wam się może przypomina, do jakich wniosków dochodzicie, jakie uczucia macie w sobie, kiedy to czytacie. Bo myślę, że w zależności od naszych doświadczeń, osobowości, temperamentów, różnie będziemy przeżywać właśnie to słowo. A jeszcze na pewno ma na to wpływ po prostu ten dzień i to, co też chce Tobie dzisiaj powiedzieć Duch Święty, więc słuchajmy się dzisiaj szczególnie. Księga Koheleta, pierwszy rozdział od 2 do 11 wersetu. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi i na miejsce swoje śpieszy z powrotem i znowu tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy zawracając. Kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. Każde mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to przecież istniało to już w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o tych, co żyli dawniej, ani też o tych, co będą kiedyś żyli. Nie pozostanie wspomnienie u tych, co będą potem. Oto Słowo Boże. I to jest w ogóle dla mnie zawsze takim wielkim zastanowieniem ten fragment. I teraz jak go czytałam, to znowu miałam podobne wrażenie. Jak to jest możliwe, że w tej księdze instrukcji obsługi życia szczęśliwego człowieka, gdzie każde słowo, nawet jeżeli jest trudne, to ma za zadanie dodać nam mocy, dać nam Bożej radości, takiej Bożej perspektywy, która przecież jest zawsze pozytywna. No właśnie, a nagle słowo o tym, że wszystko jest marnością. Jak to jest możliwe, że w tej księdze jest miejsce na takie słowo? I ono bardzo, tak jak już trochę na początku powiedziałam, wpasowuje się właśnie teraz w tą końcówkę lata, początek jesieni, gdzie właśnie wszystko przemija, gdzie właśnie znowu kończy się ta piękna pogoda, te wszystkie piękne kwiaty, drzewa, one usychają, spadają płatki, spadają liście. I ja mam zawsze, i myślę, że nie tylko ja, a jest to zupełnie takie powszechne, mam zawsze właśnie we wrześniu takie przemyślenia, że jak to jest, że znowu idzie jesień, znowu idzie zima, znowu po wakacjach, znowu trzeba czekać na następne. Znowu ta przyroda gaśnie po to, żeby na wiosnę się obudzić. Mam takie przemyślenia i teraz jestem ciekawa, jakie wy macie właśnie teraz po przeczytaniu szczególnie tego słowa. Czy bardziej to słowo ma moc was dobijać?
czy wprowadzać was w taki jakiś melancholiczny, nostalgiczny nastrój, czy może patrzycie na niego tak z, powiem, przymrużeniem oka, że i tak wiecie, że ten świat, mimo że jest powtarzalny, mimo że już wszystko zostało odkryte i powiedziane, to jest wspaniały i wzbudza w was zachwyt. Dajcie znać, bo to też pokazuje, do czego dąży wasze serce, jakie macie tak w głębi siebie przekonania na temat życia, na temat świata. I możecie dzisiaj właśnie porozmawiać z Panem Bogiem o tym, jeżeli brakuje tobie właśnie takiego pozytywnego podejścia do życia, to o tym, co możesz zrobić, żeby zacząć dostrzegać to całe dobro i piękno. Jeżeli właśnie raczej to słowo ciebie nie przygnębia, to możesz dzisiaj właśnie Bogu podziękować za to, że tak jest. Za to, że masz od Niego tą łaskę radości, wdzięczności, widzenia tego, co dobre. Więc tak, dzisiaj możemy sobie zbadać nasze serce, zbadać poziom naszego pozytywnego nastawienia właśnie przez to słowo. A wracając właśnie do tej jesieni, która się zbliża wielkimi krokami i właśnie przypomina mi o tej przemijalności. Ja też mam zawsze właśnie takie podejście, że kurczę, wszystko się kończy, że nie ma co się przywiązywać do tej pięknej pogody, do natury, bo naprawdę wszystko przemija. I że nawet ta natura, w której ja widzę Boga po prostu, ona jest dla mnie znakiem i dowodem na to, że Bóg istnieje. Nawet ta natura się kończy. W takim sensie, że przemija, że się zmienia, że nie zawsze te kwiaty, te drzewa są tak piękne przez cały rok. Ale właśnie, jesienią czy zimą są piękne w inny sposób. I czy ty widzisz to? Czy ty to dzisiaj widzisz, że mimo, że lato się kończy, to przyjdą piękne zimowe dni, gdzie będzie biało, a może wyjdzie słońce i ten śnieg tak pięknie będzie skrzył się w promieniach słonecznych. Czy ty to widzisz, że tak naprawdę jesień, która dla wielu jest przygnębiająca, jest też kolorowa, że te liście dla niektórych mogą być w zgniłych barwach, a dla niektórych będą naprawdę piękne i takie właśnie pełne życia mimo wszystko. Więc tak, dla mnie na pewno zawsze właśnie we wrześniu ja na nowo, uświadamiając sobie, że to wszystko przemija, że teraz będą te długie jesienne wieczory, że nie będzie aż tylu miejsc, gdzie można wyjść z domu, że będę gdzieś tam pewnie marznąć i po prostu zastanawiać się nad tym, żeby gdzieś się ukryć w ciepłym miejscu, że tak naprawdę to jest błogosławiony czas, bo ja teraz mogę na nowo docenić takie małe rzeczy. To, żeby usiąść z kubkiem gorącej herbaty, to, żeby właśnie mieć taki wieczór w domu, no tak, właśnie spędzony na oglądaniu czegoś fajnego, czy na modlitwie, czy nawet na rozmowie przez telefon z kimś. Przepraszam, że to wszystko jest naprawdę taki błogosławiony czas, choć polega troszeczkę na czymś innym niż latem. I ja zawsze właśnie na przełomie września, października wynoszę jeszcze wyżej i doceniam to życie z Bogiem nad życiem w tym takim zniszczonym świecie, nad życiem wśród przedmiotów, które się niszczą, nad życiem w tych porach roku, które przemijają, nad życiem, które jest takim życiem, no właśnie, wśród materii. Materii, która się zmienia, materii, która przemija, materii, która się niszczy. I choć ona też jest dla mnie błogosławieństwem i widzę, jak pośród niej działa Bóg, to nadal to jest tylko materia, to są tylko przedmioty, to są tylko pory roku. To jest po prostu taka codzienność, rutyna, którą oświetla Boże światło, oświetla Boża dobroć, ale najważniejszy w tym wszystkim jest Bóg. Najważniejsze w tym życiu jest życie z Bogiem. Że tutaj nie chodzi po prostu, aby żyć, ale żeby w tym życiu mieć życie. Mieć życie z Bogiem, mieć życie duchowe, mieć życie głębokie.
I wtedy, kiedy właśnie wśród tej rutyny, w tej codzienności, w tej właśnie przemijalności, w tym wszystkim, co jest takie nieidealne i niszczeje, ja mogę mieć prawdziwą obfitość i prawdziwe, głębokie życie, jeżeli rzeczywiście moja uwaga i moje serce będą zwrócone na Boga. Jeżeli ja nie będę upatrywała swojego spełnienia, prawdziwej przyjemności, swojej wartości w tym, co przemijalne. I wtedy rzeczywiście mogę czytać to słowo i ono nie jest dla mnie dobijające. Wtedy rzeczywiście mogę czytać to słowo i ono przypomina mi o tym, że muszę mieć dystans do tego, co ludzkie, do tego, co przyziemne, do tego, co światowe. I że mam życie w życiu, jeżeli tylko będę pamiętała o Bogu. I to jest tak naprawdę piękne słowo, jeżeli nałożymy na niego odpowiedni filtr. I będziemy pamiętali, że to słowo, to przypomnienie o marności nie ma nas dobić, tylko ma właśnie zwrócić nasze spojrzenie, naszą uwagę z marności na Boga. I wtedy możemy mieć naprawdę obfite życie w życiu, które przemija, w życiu, które może blednie. Może teraz masz takie poczucie, że w jakiś sensie jesienią gaśnie. Mogę mieć życie w życiu i mogę mieć życie z Bogiem ponad tym życiem tutaj na ziemi. Więc tak, dzisiaj poszukaj tej obfitości, właśnie obfitości życia z Bogiem. Jeżeli to słowo jest dla ciebie w jakimś stopniu przygnębiające, to poproś Boga, żeby pokazał ci swoją obfitość. Jeżeli to słowo nie jest dla ciebie przygnębiające, to poproś Pana Boga, żeby pokazał ci tej obfitości jeszcze więcej, niż widzisz do tej pory. I Panie Boże, prosimy Ciebie o to, żebyśmy my w każdych warunkach potrafili rozpoznawać Twoją obecność i prawdziwie się nią cieszyć. Proszę Ciebie, Panie Boże, tą łaskę życia w obfitości, również jesienią i zimą, również wśród ponurych i szarych dni, również wśród tej rutyny, gdzie jeden dzień wygląda jak drugi. Panie Boże, tylko Ty i aż Ty jesteś w stanie przemieniać tą rzeczywistość, sprawiać, by te dni nie były takie same, by te słowa nie były takie same, byśmy ciągle odkrywali coś nowego, dlatego, że choć zostało może już to kiedyś nazwane, my jesteśmy w Tobie. My jesteśmy niepowtarzalni i nasze doświadczenie Ciebie jest zawsze inne, zawsze nowe i nie da się go porównać z żadnym naszym poprzednim doświadczeniem i z doświadczeniem kogokolwiek innego na przestrzeni wszystkich czasów. Panie Boże, bądź uwielbiony w tym, że właśnie taki jesteś, bądź uwielbiony w Twojej obfitości, bądź uwielbiony w Twojej dobroci. Panie Boże, daj nam życie w życiu, daj nam życie z Tobą ponad tym zwyczajnym życiem tutaj na ziemi. Chwała Tobie, Panie. Ty bądź naszym sensem. Ty bądź naszą obfitością. Ty bądź naszym spełnieniem. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Życzę Tobie dobrego dnia. Niech to słowo będzie dla Ciebie taką motywacją i bodźcem, by spojrzeć na Niego, który jest totalnym przeciwieństwem marności i jest samą obfitością. Be grateful. No i do zobaczenia niebawem.